Tak, witam. Nazywam się Marcin Stencel. Jestem organizatorem gdyńskich warsztatów podróżniczych Wyjdź Świat. Warsztaty organizowane przez Chłopiec ZHP Gdynia, finansowane przez Urząd Miasta Gdynia. Dzisiaj gościmy podróżnika, eksploratora z Gdyni, Rafała Króla, który opowie o ostatnich dzikich miejscach w Europie, jeżeli takie są jeszcze oczywiście. To znaczy ja opowiem o ostatnich dzikich miejscach, takich nieodkrytych, które warto w Europie jechać, gdzie można zrobić zdjęcia i umieścić je w internecie, bo są jeszcze takie miejsca w Europie, których nie ma w Google i myślę, że warto tam jeździć. Natomiast te warsztaty podróżnicze są bardzo fajną inicjatywą, dzięki której Marcin to tak organizuje, że każda młoda osoba, która chce zacząć podróżować, chce się nauczyć podróżować i robić to bezpiecznie, może z tych warsztatów skorzystać. Ja byłem po raz pierwszy gościem tych warsztatów rok temu. To się świetnie rozwija, bardzo się cieszę, że jestem zaproszony w tym roku, także jest mi miło. Teraz te warsztaty to są ostatnie dzikie miejsca w Europie, ale czekają nas jeszcze jedne warsztaty i to będzie o zimowych środkach transportu. Rafo poprowadzi je zimą, o przemieszczaniu się w terenie na nartach, na rakietach śnieżnych. Tak, i będą narty, sanki, rakiety śnieżne, narty backcountry i w ogóle narty skiturowe i wszystko, na czym się można zimą przemieszczać, to będzie na tych warsztatach. Także już zapraszam. Zapraszamy. Jeżeli spotykamy dużego niedźwiedzia w lesie, to jest to raczej samiec. Niedźwiedzie są takie samce samotne, one mają swój teren, duży areał, lubią mieć na nim spokój i one, jeżeli my się będziemy wycofywać, to one nas nie będą atakować, ponieważ ten niedźwiedź jemu się po prostu nie chce. Jemu się nie chce tracić energii na to, żeby nas zjadać, gonić, ścigać. On naprawdę się musi natrudzić, żeby pożywienie zdobyć. Więc jeżeli spotykamy dużego niedźwiedzia, to wystarczy to, że my się wycofamy. Jeżeli niedźwiedź staje na łapach, bo to się często zdarza, że niedźwiedź staje na łapach i robi to niedźwiedź tak naprawdę kiedyś się uważało, że niedźwiedź atakuje. Nie. On nas chce przepędzić. On zwiększa swój rozmiar, żeby pokazać, że jest duży. Więc jeżeli na przykład mamy jakąś pelerynę albo pałatkę i mamy kamień gdzieś obok, możemy sobie stanąć i zrobić i zobaczyć, że my jesteśmy duży i że mu się nie opłaca atakować i on sobie pójdzie i my sobie pójdziemy. Także to nie jest tak, że on jest szalony, chce nas zabić, zjeść za wszelką cenę. Po prostu on szacuje, czy my mu zagrażamy, czy jesteśmy na jego terenie, czy mu chcemy ten teren zabrać. Jeżeli się wycofamy, to jest bardzo dobrze. Niedźwiedzie mają słaby... Co mają słabe? Wzrok. Dobrze. A co mają dobre? I co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że jeżeli gdzieś biwakujemy pod namiotem i gotujemy sobie w namiocie albo pod namiotem, żarcie, to każdy niedźwiedź w promieniu 5 km wie, gdzie my jesteśmy. W Polsce nie ma to takiego znaczenia, ale na Syberii na przykład, albo jakbyście pojechali do północnej Kanady, ma to znaczenie ogromne. Jeżeli nie chcemy, żeby niedźwiedzie nas zjadły w takich miejscach bardzo misiowych, typu tam powiedzmy właśnie Syberia, północna Skandynawia czy Kanada, to powinniśmy wszystkie resztki po jedzeniu, dokładnie powinniśmy umyć wszystkie miski i one muszą być czyste. I to jest niezwykle ważne. Kończymy jeść, idziemy do rzeki, myjemy michy i w ogóle, żeby wszystko, co miało jakikolwiek zapach, smak jedzenia, żeby wszystko zostało zmyte przez wodę. I wtedy mamy właściwie absolutną pewność, że nie będziemy mieli wizyty niedźwiedzia. Ja widziałem dwukrotnie ludzi zażartych przez to, że nie zmywali naczyń. Także panowie, słuchajcie się żon, zmywajcie naczynia. Więcej miejsca to można dostać na zachodzie, właściwie już w Niemczech można dostać, a w Kanadzie to w każdym sklepie właściwie. Można dostać takie beczki, które są bear proof i są to takie beczki, których niedźwiedź nie zje, nie pogryzie, nie rozwali. Tam można sobie żarcie całe schować, one są szczelne i po prostu niedźwiedź tego nie wyczuje. No i
No to fajne jest, no ale w każdym razie nie jest to dobre dla piechurów, nie jest to dobre dla gości, którzy chodzą z plecakami. Natomiast zawsze najlepsze jest to, żeby, ja mam taką zasadę, że jak jeżdżę z ludźmi, to zero zaufania do tych gości, z którymi jeżdżę pod namiot i zawsze sprawdzam, czy któryś sobie nie zostawił jakieś michy jedzenia na noc, nie? W tropiku od namiotu, bo to po prostu tak jest bezpiecznie. Kiedyś miałem w Tatrach taką historię, żeśmy spali gdzieś na łące wysoko w górach. I byłem z takim kolegą, który był takim panikarzem i on mówi, coś słyszę, coś chodzi. Ja mówię, daj spokój, Tomek śpi. Nie, coś chodzi. I tak było co nocy, aż pewnej nocy coś słyszę, coś łazi. Następnego dnia wychodzę, takie łapy niedźwiedzia dookoła namiotu w trawie wygniecione, więc no, oczywiście no, niedźwiedź jest jakimś problemem, ale tak naprawdę największym problemem niedźwiedź jest w Arktyce, czyli na Spitsbergenie. W drugiej części tego spotkania dzisiejszego to ja Państwu pokażę parę zdjęć z tej mojej ostatniej ekspedycji Berghaus Arctic Challenge, czyli ze Spitsbergenu z kwietnia tego roku. No i tam będzie parę takich zdjęć misiowych. To zobaczycie, o co chodzi, ale na razie tego nie będziemy robili, bo po prostu jest za dużo światła, więc ja w tej pierwszej części wolę gadać i coś tam wam ewentualnie narysować, a potem sobie zrobimy coś takiego bardziej do oglądania. Jeszcze mam fajny trailer filmu z ekspedycji z Haiti z zeszłego roku. Teraz Haiti jest bardzo modne, bo pani Drzyzga była na Haiti, więc po prostu strasznie jest to modny temat, więc to o Haiti wam też opowiem troszeczkę. W każdym razie, tak, wracając do parków narodowych w Europie, tych dzikich. Zacznijmy od krajów ościennych. Czyli nie szukamy dzikich parków narodowych, powiedzmy sobie, we Włoszech czy w Szwajcarii. Bo, dlaczego? Bo tam jest A daleko, B bardzo drogo. Czyli pomyślmy, gdzie mamy fajne, dzikie miejsca w Europie, które są A tanio, B blisko. Ok? Może najpierw Ukraina. Ktoś ma jakiś pomysł na dzikie miejsce na Ukrainie? Słucham? Czarnobyl, znaczy, słuchajcie, to wcale nie jest śmieszne, bo do Czarnobyla w tej chwili jeżdżą wycieczki autobusowe, można sobie, znaczy inaczej, to było fajne miejsce, takie dzikie 5 lat temu czy 10, a teraz się okazało, że to jeżeli chodzi o Czarnobylu, to ja parę słów powiem, że miało być takie wielkie promieniowanie i tam się stamtąd wszyscy wyprowadzili, natomiast okazało się, że ten poziom promieniowania bardzo szybko spadł. I się okazało, że największe zagęszczenie dzikiej zwierzyny, czyli właśnie dzików, wilków i tak dalej, że to wszystko jest w tym rejonie Czarnobyla, bo tam nie ma ludzi, nie strzelają, nie kłusują, nie polują na nie i te zwierzęta mają tam się bardzo dobrze. Natomiast takim dzikim miejscem na Ukrainie, blisko naszej granicy, są góry, które się nazywają Gorgany. Ktoś słyszał? Są bardzo, a ty byłeś nawet, Marcin, co? No właśnie, więc Gorgany to są strasznie dziwne góry, ponieważ to są takie Bieszczady, tylko dużo bardziej, znaczy dużo wyższe i dużo bardziej strzeliste. Czyli różnica między, tak jak mamy w Bieszczadach, różnicę między szczytami a dolinami rzędu tam 300 metrów czy 400, to w Gorganach mamy 700-800 i w dodatku jest problem, ponieważ o ile w Bieszczadach sobie tam z tego szczytu schodzimy przez las czy połoninę, to w Gorganach mamy już kosodrzewinę i to taką ścianę kosuwy, gdzie czasami, żeby przejść 100 czy 200 metrów, trzeba się przedzierać przez godzinę czy dwie. I to są góry bardzo blisko naszej granicy. Marcin, jak ty jechałeś? Przez Lwów? Symferopol? Nie, Stryj, Perfuna. Generalnie można dwa dni dojechać nawet. Dobę w zasadzie, jakby się uprzeć, można dojechać tam. Więc... Tak? Więc Gorgany to są bardzo fajne góry, tylko musimy pamiętać, zresztą jak te wszystkie parki narodowe,
że tam jesteśmy zdani na siebie i jest dziko. Czyli możemy zapomnieć o schroniskach, o służbach ratowniczych i tak dalej. To jeszcze chciałem taką uwagę na temat w ogóle tych wszystkich dzikich miejsc, które są na wschód od nas, tak? Czyli czy to jest Ukraina, czy na przykład Rosja, to z jednej strony jest tanio i wiadomo, że jakoś się dogadamy, bo to bracia Słowianie, ale z drugiej strony moje doświadczenia z podróży do Rosji są takie, że nigdy nie wiadomo, ile wydamy na łapówki i ile nas to będzie kosztowało. Czyli jeżeli jesteśmy sobie w stanie skalkulować cenę wyjazdu na przykład do Szwecji czy do Norwegii i w internecie znajdziemy stronę, że to kosztuje tyle i tyle, tak? Może nam się nie podobać, bo jest drogo, ale jak pojedziemy, to tam to tyle będzie kosztować. Natomiast jak pojedziemy do Rosji, to bardzo fajnie. Czasami jest tak, że z kimś za flaszkę coś załatwimy, a czasami on powie, że $1000 i koniec. Więc podróże do Rosji są bardzo fajne, jak się ma strasznie dużo czasu. Jeżeli stać nas na to, że możemy gdzieś w jakimś miejscu czekać, aż miejscowym się, powiedzmy sobie, aż oni odpuszczą, tak? Aż im się odechce, aż stwierdzą, że wolą się z nami napić, niż żądać od nas jakiejś niewyobrażalnej kwoty, to fajnie. Ale jeżeli mamy 2 tygodnie urlopu i mamy dokładny plan i chcemy gdzieś coś zwiedzić na terenie Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i tak dalej, to bardzo ciężko będzie, naprawdę. Tak. Czy łapówki dotyczą policji, czy też... Znaczy łapówki dotyczą policji zawsze, bo to jest nawet taki dowcip, że ktoś został policjantem w Moskwie, no i oczywiście tam policja żyje tylko i wyłącznie z łapówek i po miesiącu pracy mu powiedzieli, słuchaj, idź do biura, odbierz wypłatę. A on powiedział, a to jeszcze jakąś wypłatę dostajemy? Więc generalnie w tych wszystkich krajach takich na wschód jest chyba taka zasada, że tam pensje są minimalne albo ich nie ma i władza sobie odbiera w naturze. Sam system władzy jest taki, że no, jak jesteśmy gdzieś w jakimś tam mieście na Kaukazie, no to przecież tam nie rządzi ani prezydent tego kraju, ani prezydent tego miasta, ani burmistrz, ani mer, tylko ten, kto jest akurat na tej ulicy i kto ma akurat pistolet tam czy kałasza, to on tam rządzi. No i no, tak to generalnie jest. W każdym razie Gorgany są świetnym miejscem, ludzie są życzliwi, ale trzeba pamiętać, że jesteśmy zdani na siebie, więc zarówno komunikacja, jak i, znaczy, jeżeli pójdziemy w góry, to jesteśmy zdani na siebie. Czyli my musimy mieć jedzenie, wodę, bo z wodą też jest problem. Potoki są dosyć nisko, a jak będziemy chcieli iść, to musimy chodzić nad tym poziomem kosodrzewiny, więc zejścia do wody są dosyć nisko, no i to jest przedzieranie się i potem noszenie tej wody. Więc o ile na zimowych wyprawach woda nie jest problemem, tak na wyprawach letnich woda to jest jeden z naszych podstawowych problemów. Tak? No dobra, to teraz może o wodzie. Jak nam się chce pić, to co to oznacza? Że organizm potrzebuje wody, tak? Nie. Nie. Jeżeli nam się chce pić, to oznacza, że organizm potrzebuje dwóch rzeczy. Albo potrzebuje soli, albo potrzebuje obniżyć temperaturę. Teraz najczęściej jest tak, że idzie ekipa, dochodzi gdzieś do jakiegoś źródła, wszyscy wypijają po 2 litry wody albo po 3, idą dalej, są na słońcu, w ciągu pół godziny wypacają wszystko albo wysikują i jeszcze bardziej im się chce pić. I działa to tak, że my jesteśmy taką bańką z solami mineralnymi. Teraz podczas wysiłku w naszym pocie 99% to jest woda, a 1% to są sole mineralne. I teraz te sole mineralne my musimy uzupełniać, ponieważ jeżeli nie będziemy uzupełniali soli mineralnych, dostaniemy zakwasów, mięśnie przestaną dobrze działać, siądzie nam serce i po prostu będzie kiepsko. Więc jeżeli nam się chce pić, to musicie wiedzieć, że nam się chce pić, ale organizm tak naprawdę domaga się soli.
i obniżenia temperatury, a nie wody. Ktoś był na Saharze? Dobrze. I teraz Beduini, czy w ogóle ludzie pustyni, oni nie piją w ciągu dnia. Nie piją. Oni piją przed wschodem słońca i po zachodzie. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co wypiją na słońcu, zostanie natychmiast wypocone. I oni wypocą sole mineralne, które im są niezbędne. Więc podczas wędrówki na przykład przez pustynię w ciągu dnia można, jak to robią mistrzowie, tak? Czyli ludzie, którzy mieszkają na tym terenie, oni mogą sobie zwilżyć usta, przepłukać gardło, ale nie będą dużo pili. Oni będą dużo pili rano przed wschodem słońca, czyli zanim się zacznie patelnia, i wieczorem, kiedy już tej patelni nie będzie. I to jest jedyny sposób, żeby wodę zatrzymać w organizmie. Natomiast dla was, jeżeli organizujecie jakiekolwiek wyjazdy swoje latem albo przy dużym wysiłku, czyli albo się bardzo pocicie latem, albo macie duży wysiłek, na przykład tak jak ja na wyprawie polarnej czy na jakiejś wysokogórskiej, to bardzo fajnym patentem na utratę soli mineralnych jest solenie posiłków bardziej. Przy czym nie kupujcie takiej wyrafinowanej soli kuchennej, białej, przemysłowej, tak? Tylko idźcie do jakiegokolwiek trochę lepszego sklepu i kupcie sobie... Drogową. Słucham? Drogową, tak. Chodzi mi o po prostu sól z minerałami kamienną albo sól morską. Bardzo dobra jest sól morska, taka, którą się tam wypłukuje ze skał, na przykład gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, czy na północy w Francji, w Bretonii. Bo to jest sól, która zawiera mikroelementy, jest bardzo łatwo przyswajalna i uzupełnia nam te braki, które są dla nas problemem, tak? Co jeszcze? Patent na to, żeby się ochłodzić. Jeżeli nam się bardzo chce pić, to jest takie miejsce, jak sobie przyłożymy od krtani z lewej strony, mamy aortę. Jest taka bardzo, bardzo mocna tętnica, która transportuje bardzo dużo krwi. I ona jest w takim ciekawym miejscu, że ta krew z tego miejsca, gdzie ja dotykam, każdy sobie może, no złapcie się, znajdźcie sobie tą tętnicę. Od krtani na lewo, jest? No więc jeżeli tutaj przyłożycie coś zimnego, to jest takie miejsce, z którego krew transportuje się, znaczy stąd krew, to jest jedyne miejsce, gdzie ta tętnica jest na zewnątrz, a potem ona idzie do najgłębiej położonych części ciała. Czyli jeżeli chcemy się ochłodzić, to wystarczy sobie wziąć, może pan przytrzymać. Słuchajcie, zwykła chustka, bawełniana albo jedwabna, jak ktoś dostanie. I jeżeli sobie taką chustę zmoczymy, zawiążemy wokół szyi i będziemy przykładali gdzieś tutaj przy tętnicy, to po 10 minutach będziemy się czuli tak, jakbyśmy się bardzo napili. Czy jakieś pytania odnośnie tego? Tak. Soli mineralnej. Jeżeli mam taką wyprawę, że przez miesiąc jedzie, gdzie ona jedzie, nie wiem, że to warto dostęp do wody. No. To znaczy, to jest tak. Jeżeli jesteśmy na wyprawie, to jest ekspedycja i mamy duży wysiłek, to my powinniśmy sobie jakieś sole mineralne, jakieś napoje izotoniczne albo tabletki wziąć. Dlaczego? Dlatego, szczególnie na wyprawach zimowych, jeżeli pijemy wodę topioną ze śniegu, to ta woda ze śniegu to jest woda destylowana. To jest woda, która nie ma żadnych składników mineralnych. To nie jest taka woda źródlana. To jest woda, która nas odwadnia jeszcze bardziej. Więc my musimy sobie uzupełniać te sole mineralne. Ja na przykład jak robię jakąś ekspedycję, to
zawsze robię sobie napój izotoniczny wieczorem, już po wysiłku, kiedy jestem w namiocie i idę spać. Natomiast, co jest bardzo ważne, jeżeli kupujemy jakieś tabletki, tak, izotoniczne i tak dalej, tam jest napisane jedna tabletka na ćwierć litra wody. A często zauważyłem, że ludzie oszczędzają i wrzucają sobie jedną tabletkę na litr wody. I w tym momencie ta piguła w ogóle nie działa, ponieważ najważniejsza jest ta nazwa izotoniczny. Musi być odpowiednie stężenie tego, żeby to działało. Jeżeli jest napisane jedna tabletka na ćwierć litra, to tak to powinniśmy robić, bo wtedy jest takie stężenie, że to nam coś daje. Jeżeli jest mniejsze, to nic z tego nie będzie. Co jeszcze? No, można dostać co? Izostary w tabletkach, można dostać jakieś plusze, jakieś takie rzeczy. No, to jest dobre, ale no, to są takie rzeczy, które też trzeba brać wieczorem po wysiłku, a nie w trakcie albo przed. Czy do picia coś jeszcze? A, najgorszą rzeczą do picia jest co? Słodkie napoje, tak, też, ale najgorszą rzeczą w ogóle jest Pepsi i Coca-Cola. Dlaczego? Słucham? Ponieważ tam znajduje się taka fajna kombinacja kofeiny z kodeiną, więc po której nam się chce jeszcze bardziej pić, czyli po wypiciu pół litra Coca-Coli musimy wypić 0,6 litra, żeby uzupełnić to, co bardzo szybko po wypiciu tej Coca-Coli wysikamy. Więc to jest takie błędne koło. Czym więcej pijemy Pepsi-Coli, tym bardziej nam się chce pić. Natomiast słodkie napoje to nie jest taki zły pomysł. Cały Islam to jest gorąca herbata, tak? I na przykład to jest to, że pije się w upale gorące rzeczy. Więc nie chodzi o to, że jest słodkie, tylko że no, żeby nie było żeby takich czynników, które wszystko wypłukują. Dobra, to teraz może kolejny park narodowy. Znaczy właściwie nie park narodowy, bo tam to raczej by trzeba było zrobić wysypisko śmieci. Ale jest takie świetne miejsce w Rosji, całkiem niedaleko od nas, które się nazywa Półwysep Kolski. Półwysep Kolski znajduje się wiadomo gdzie? Nie wiadomo, narysować? No tak, ale to pan wie, a tam z tyłu, no bo macie już... Są to narysy Skandynawie, co? Półwysep Kolski to jest taka strefa z... Słucham? Tak, taką małą Skandynawię tam narysuj. Tam bez fiordów, Lofoty też możesz ominąć. Norwegia? No super. Tylko, że wiesz, ona tam ci nie kończy u góry, tylko właśnie ona tam zahacza, nie? Zajeżdża aż tam. O tak, to jest Półwysep Kolski, tak. No tak. No to... No więc ten Półwysep Kolski jeszcze przed II wojną światową, on tak naprawdę w większej części należał do Finów. Potem Ruscy sobie tam ten kawał przywłaszczyli. Natomiast Półwysep Kolski to jest taka fajna, bo bliska Arktyka. Czyli jest blisko do bycia za kołem polarnym, blisko do tego, żeby mieć słońce o północy, tak, od powiedzmy sobie maja do września i są renifery i są wilki i tak dalej. Natomiast to są plusy, a minusy są takie, że tam jest cholerne skażenie terenu,
i pozostałości po ponad 250, niektórzy nawet mówią, że po 300 reaktorach atomowych. Bo tam było bardzo dużo reaktorów właśnie, właśnie wojskowych. Ta ziemia jest niezwykle zanieczyszczona. Oczywiście jak się ludzie wycofują, no to po prostu wchodzą tam zwierzęta i coś się tam zaczyna dziać. Natomiast no, można się łatwo struć jadąc sobie właśnie gdzieś na Półwysep Kolski. Także miejsce jest dzikie, fajne jest zimą, jeżeli my się poruszamy po pokrywie śnieżnej, wtedy uzyskujemy wodę ze śniegu, tak? Nie musimy pić tej wody gruntowej, nie musimy pić tej wody, która przechodzi przez, która spływa z tych wszystkich cieków wodnych, strumieni i tak dalej. W ogóle, jeżeli chodzi o wodę, to woda jest kolejnym takim czynnikiem, który jest dla nas dosyć newralgiczny. Jeszcze 20 lat temu właściwie można było sobie jechać w Polsce na wycieczkę i pić wodę bezpośrednio ze strumienia w górach, ale w tej chwili to jest fikcja. I jeżeli będzie was kusił jakiś strumień czy strumyczek, to ja wam mówię, nie pijcie tej wody. Nie pijcie tej wody, bo tą wodę trzeba filtrować. Znaczy, generalnie przejdziemy teraz do higieny, tak? Czyli tak, przed każdym jedzeniem na biwaku, czy w terenie, czy w górach, w spinaczce, myjemy łapy. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś byłem na takim wyjeździe wspinaczkowym i mój kolega o mało nie umarł. Okazało się, że myśmy się wspinali po takich skałach, na których gniazdowały ptaki i on został zaatakowany przez takiego pierwotniaka, który się nazywa chlamydia. Kolega o mało nie umarł, nie oślepł, sparaliżowało mu to układ nerwowy. I tak naprawdę te pierwotniaki znajdują się w odchodach zwierząt. Tak? Również te same pierwotniaki powodują papuzicę, chorobę ptasią i tak dalej. Więc to jest właśnie, dlatego odradzam wszystkim mamom pozwalanie dzieciom, żeby karmiły gołąbki, a już nie daj Boże je głaskały, tak? Bo to jest właśnie ten pierwotniak. I dlatego należy gonić panie, które karmią gołąbki w środku miasta. W każdym razie na naszych rękach jest strasznie dużo zarazków i przy każdym wyjeździe, szczególnie dłuższym, nasza higiena wpływa na to, czy my w dobrej formie dożyjemy do końca wyjazdu. Lista bakterii, które... No bo oczywiście jak jedziemy gdzieś na wyjazd kilkudniowy, to my musimy w tym terenie zrobić siusiu, kupę, a potem musimy zrobić jedzenie. Nie zawsze mamy prysznic, saunę i tak dalej. Bardzo fajnym wynalazkiem jest to, co w tej chwili można dostać w każdej drogerii, czyli po prostu taki żel antybakteryjny na bazie alkoholu, który zabija naprawdę tam 99,9% wszelkiego paskudztwa, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze tego żelu używać. Czyli używać A po toalecie i B przed jedzeniem. Jeżeli mamy możliwość umycia łapy gdziekolwiek przed przygotowaniem jedzenia, zróbmy to. Ja na przykład jak robię jakąś ekspedycję zimową i na przykład jestem miesiąc na śniegu i przez miesiąc mam tam minus 20 czy minus 30 stopni i w ogóle nie mogę się wykąpać, to ja mam nawet osobne rękawiczki, takie cienkie, osobne, w których ja gotuję i zupełnie inne, które ja wykorzystuję, jak potrzebuję do toalety, tak? I to działa. Tak samo, jeżeli jeździcie autobusami, czy trzymamy jakieś klamki i tak dalej, czy bierzemy jakiś telefon, automat telefoniczny, czy korzystamy z czyjejś klawiatury komputerowej, no po prostu tam są tak niewyobrażalne ilości bakterii, pierwotniaków i różnego innego paskudztwa, że po prostu trzeba na to uważać. Dlatego apeluję, na każdym wyjeździe każdy powinien mieć swój żel, taki do łap, swoje sztuczce i swoją michę, swój kubek, tak? Czy są do tego jakieś pytania, czy to jest oczywiste raczej? Jeżeli chodzi o filtrowanie wody, no to jest tak, że
Wracamy do starego pytania, które było na poprzednich warsztatach. Czy śnieg można jeść? Znaczy, czy wodę ze śniegu można jeść albo pić? No ale jak nie ma żadnego innego wyboru? Znaczy inaczej, w tym, to nie chodzi o to, czy ona jest destylowana, tylko czy jest czysta. To okazuje się, że woda ze śniegu jest czysta przez 2-3 dni od opadu. Czyli jeżeli jest świeży opad śniegu 2-3-dniowy, to możemy z tej wody, możemy tą wodę pić, ale nie powinniśmy tego śniegu jeść. Powinniśmy sobie zrobić kulkę i z niej wyciskać krople i wtedy jest ok. Natomiast śnieg starszy niż 3-dniowy będzie już miał jakieś pierwotniaki i bakterie, które mogą nam zrobić duże rozwolnienie, więc lepiej nie. Natomiast jeżeli chodzi o oczyszczanie wody, zawsze możemy zrobić kilka rzeczy. Jeżeli mamy na przykład bidon albo bukłak, to możemy tą wodę przepuścić przez chusteczkę, przez gazę wyjałowioną i zatrzymać te cząstki mechaniczne. Ale to jest tak naprawdę uwolnienie tej wody od koloru brudu, od jakichś zanieczyszczeń. Natomiast zupełnie nam to nie załatwia kwestii bakterii i tak dalej. Mamy do wyboru tak, albo gotować, to jest zawsze najprostszym rozwiązaniem. Jeżeli mamy jakąś maszynkę do gotowania, to możemy tą naszą wodę gotować. Tylko że jeżeli się okaże, że mamy wyjazd czteroosobowy i każda osoba potrzebuje 4 litry, 5 litrów wody dziennie, czyli 4 razy 5 to już jest 20 litrów wody do ugotowania każdego dnia. Więc okazuje się, że przy wyjeździe 10-dniowym to już jest 200 litrów, tak? A przy 30-dniowym to jest 3 razy więcej. Więc wychodzi na to, że bardzo fajnie jest mieć coś do filtrowania wody, ale takiego, coś takiego, żeby tej wody nie trzeba było gotować. I tutaj pojawiają się filtry takie mechaniczne z wkładem z węgla aktywowanego. I taki filtr kosztuje jakieś 400 zł, ale naprawdę się opłaca, ponieważ my możemy pić wodę z każdego strumienia, jeziora i kałuży. Właściwie jest kilka producentów filtrów, amerykańska firma MSR i szwajcarski Katadyn, to są takie firmy wiodące. I taki jeden filtr starcza na 2000 litrów wody, a 2000 litrów wody to jest wyjazd dla 4 osób na pół roku, więc ja mam filtr, który męczę od 5 lat i on cały czas daje radę. Natomiast jeżeli latarka taka czołówka kosztuje 150 zł, a filtr kosztuje 400 zł, to naprawdę się opłaca. Naprawdę się opłaca, bo to nam ratuje wyjazdy, zaoszczędza ileś tam litrów paliwa i czas na gotowaniu i daje nam zawsze absolutną pewność, że mamy czystą wodę. Tak. Tabletki do odkażania wody są na bazie jodyny. To znaczy, ja mam z tabletkami takie dosyć mieszane uczucia i wolę filtr, bo jednak. Tak. Tak. Tak, to. To znaczy, ja mam tego MSR-a z tym dodatkowym filtrem na pestycydy i nigdy nie było problemów z wirusami, a na Haiti żeśmy pili wodę z cholerą, więc nic się nie dzieje. Tak? Znaczy, to więcej mamy wirusów w naszej wodzie kranowej, więc po prostu nie dajmy się zwariować. Natomiast woda jest bardzo ważna i po prostu jeżeli będziemy mieć czystą wodę, to jest zupełnie inny komfort wyjazdu. Jeżeli nie musimy pić wody z jakimiś, oczywiście mi też się zdarzało na różnych wyprawach, że była woda z jakimś żużlem, żwirem z wulkanów czy z czymś paskudnym, no ale to wtedy nie ma wyjścia. Natomiast jeżeli mamy wyjście i możemy tą wodę sobie wyfiltrować, no to jest po prostu bosko. Czy macie jakieś... Aha, no i oczywiście, co jest ważne.
mamy filtr i pompujemy sobie tą wodę z filtra do jakiegoś bukłaka i się okazuje, że część artystów wcześniej w tym bukłaku przechowywała wodę niefiltrowaną, więc wiadomo już, że ona jest skażona i co z tego, że my sobie tam napompujemy czystej, jak tam wcześniej była brudna i to wszystko już będzie zanieczyszczone. Więc jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o higienie tego od początku do końca. Ja na przykład właśnie używam tabletek do odkażania wody, jeżeli chcę sobie odkazić filtr czy butlę. W tej chwili z butelkami na wodę nie ma żadnego problemu, bo idąc do jakiegokolwiek sklepu spożywczego, możemy sobie kupić po prostu butelkę taką dwulitrową płynu jakiejś Pepsi czy Coca-Coli i to jest butelka PET, która jest dosyć mocna. Tak naprawdę jej jedynym minusem jest to, że ona ma wąski wlot. A czym szerszy wlot, tym łatwiej jest nam po prostu tą butelkę napełniać albo włożyć tam filtr do środka. No, można kupować Nestle, ale tam jest taka ograniczona objętość. Natomiast pokażę wam moją tak wygląda moja ulubiona butelka. To jest butelka, no właściwie prawie laboratoryjna i to jest specjalna butelka, ponieważ ona jest zrobiona, znaczy po pierwsze jest tak, tutaj jest widać, że to ma takie rowki, więc można to złapać w rękawiczkach i odkręcić je, nawet jak jest bardzo zimno, tak? Na przykład jak sobie weźmiecie swoje termosy, to zobaczycie, że one są takie ładne i fajne, ale jak jest zima i gdzieś idziecie na zimową wędrówkę, to się okazuje, że tego termosu się nie da odkręcić w rękawicach i w rękawicach nie da się absolutnie nalać sobie herbaty, bo on się ślizga w rękach, więc trzeba ten termos okleić jakąś taśmą, żeby on był bardziej chropowaty, żeby coś się dało z tym zrobić. A to jest moja taka ukochana butelka. To jest butelka, wiecie do czego? To jest butelka do sikania. Brawo ten pan. Dlaczego ona jest do sikania? Zdradzam wam patent. Wyobraźcie sobie, kto spał zimą w namiocie? Dobrze, no proszę państwa, no teraz tak, na dworzu jest minus 15, leżycie sobie w śpiworze, jest wam ciepło i nagle wam się chce siku, no i co? I trzeba rozpiąć śpiwór, to całe ciepło ucieka, trzeba się ubrać, rozpiąć namiot, założyć buty, wyjść, wysikać się, wrócić, zapiąć namiot, rozebrać się i tak dalej. Po co? Po co? No i to jest nasza najlepsza przyjaciółka, bo możemy się przytulić, możemy sobie zagrzać stopy i tak dalej. W każdym razie, dlaczego ja wam o tym mówię? Bo z jednej strony to jest, jakie to jest straszne, to takie okropne, o czym ten facet opowiada. Natomiast z drugiej strony, to jest taki bardzo fajny i praktyczny patent. Zwróćcie uwagę, że mamy w sobie ileś tego płynu, który jest ciepły i to ciepło my chcemy tak po prostu stracić. No po co? Jak to nam może grzać stopy do rana? A teraz oczywiście ktoś powie, no tak, ale my nie jeździmy zimą, my jeździmy latem. A teraz sobie wyobraźcie, że jedziecie latem pod namiot i w nocy też musicie się ubrać i wyjść i jeszcze was pogryzą komary, a jak wyjdziecie i otworzycie namiot, to trochę wam komarów naleci, potem będziecie je musieli wybić, a tak to po prostu macie butelkę. I nie trzeba wychodzić do rana. Jest to męski punkt widzenia. Jest to męski punkt widzenia, ale proszę panią, są specjalne damskie adaptory i ja mogę, są takie przejściówki damskie, naprawdę są i z tego korzystają, pierwsze zaczęły korzystać kosmonautki. Potem zaczęły korzystać alpinistki i polarniczki, a w tej chwili już takie adaptory są do dostania nawet w Niemczech albo przez jakiś sklep internetowy. I moje koleżanki mówią, że dobre to jest i działa. I także słuchajcie, to jest fizjologia, no wszyscy tacy jesteśmy, to jest problem dla nas wszystkich, tak? Więc patent może się wydawać w ogóle okropny, ojej, obleśny, natomiast samo życie, to działa, tak? To jest, zdradzam wam patent, który działa, który naprawdę ułatwia,
ułatwia życie. Takich patentów na różnych wyjazdach, czym bardziej ekstremalnych, tym takich patentów jest więcej. Co jeszcze? Macie kubki termiczne? Metalowe czy plastikowe? I metalowe są gorsze niż plastikowe. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie na przykład zaparzamy zupę chińską. Tak? W takim kubku. To jak zalejemy taki metalowy kubek, to część ciepła nam idzie na ogrzanie tego metalu i się tak fajnie nie zaparza jak w tym plastikowym. Więc, słucham? To znaczy, wiesz, no to zależy od punktu widzenia, bo jak jedziesz, jak jest minus 40, to ci w ogóle się nie zaparzy, tak? Więc od razu wystygnie, więc dobrze, no to. Czy odnośnie higieny, wody i tak dalej, jakieś pytania państwo mają? Zimne miejsca, pasta do zębów. Pasta do zębów. No więc w każdej szanującej się paście do zębów jest woda. Jeżeli wam się wydaje, że w waszej paście nie ma wody, to ją włóżcie na noc do zamrażalnika. Rano tego się nie da wycisnąć. Bardzo fajnym patentem, znaczy chyba jest jedna pasta do zębów na rynku polskim, która jest taka w tubce i nie ma wody. Tylko jedna, natomiast ja używam proszku do mycia zębów. Jest taka fajna polska firma, która się nazywa Biochem i oni robią proszek do mycia zębów i to jest po prostu idealny patent na wyjazdy, ponieważ kładzie się tego proszku na szczoteczkę do zębów, tyle co tam wielkości główki od zapałki i tym można wymyć zęby absolutnie bez żadnej wody.